Potężny pożar przy granicy z Wrocławiem. Ogień w czwartek po południu pojawił się w budynku mieszkalnym w miejscowości Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie. Kłęby czarnego dymu widoczne były z odległości nawet kilkunastu kilometrów. Mimo to strażakom udało się szybko opanować pożar. W akcji brało udział sześć zastępów straży pożarnej. Dodoszło w czwartek. 29 sierpnia, w budynku mieszkalnym na terenie miejscowości Zabrodzie. Chwilę przed godziną 13 służby otrzymały informacje o pojawieniu się ognia, a nad okolicą zaczęły być widoczne gęste kłęby czarnego dymu. Wiadomo już, skąd rozprzestrzeniał się ogień. Kolejny pożar kamienicy w polskim mieście. W akcji wiele służb ogień pojawił się w nowo wybudowanym, niezamieszkanym budynku. Na miejscu niezwłocznie zjawiło się sześć zastępów straży pożarnej, które przystąpiły do gaszenia potężnego pożaru. Na szczęście, niedługo później poinformowali o zakończeniu swoich działań. Wyniesiono już trumnę bohaterskiego strażaka z Poznania. Nawet duchownemu łamał się głosy, rozpoczął się od papy na jego dachu. Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. W budowanym bloku spłonęła papa o powierzchni 50 m2, na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych. Sześć naszych zastępów ugasiło ogień, i wraca do bazy, powiedział w rozmowie z portalem gazeta wrocławska.pl młodszy kapitan Damian Górka z komendy miejskiej, PSP we Wrocławiu.